Na ten moment czekali nie tylko laureaci, ale i tysiące melomanów przez 5 lat dzielących nas od kolejnego konkursu. Nie dla wszystkich starczyło miejsc w sali koncertowej. Większość skorzystała z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych. Dzięki tym nośnikom konkurs obserwowało kilkaset tysięcy osób z całego świata. Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Witam bardzo serdecznie z auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z auli, która jest także, a może nawet przede wszystkim, salą koncertową Filharmonii Poznańskiej. A oto członkowie jury. Cara mia Antonello. Wiktor Danchenko. Edward Gracz. Tuomas Happanen. Koichiro Harada. Jadwiga Kaliszewska. Herman Krebers. Konstanty Andrzej Kulka. Paul Ostrowski. Aleksander Powolocki. Wiceprzewodniczący jury Icak Raszkowski. I Wanda Wiłkomirska. I proszę Państwa, człowiek, który był duszą, mózgiem prac jury, moderatorem przebiegu całego konkursu, wielki artysta, przewodniczący jury, maestro Szlomo Mintz. Proszę Państwa, chciałbym poprosić teraz o zabranie głosu człowieka, bez którego ogromnego wysiłku ten konkurs nie miałby tak wspaniałego przebiegu, z jakim mieliśmy do czynienia i mogliśmy obserwować każdego dnia. Proszę pozwolić mi podziękować wszystkim przedstawicielom władz, sponsorów, dobrodziejów, a nade wszystko protektorowi konkursu, prezydentowi Rzeczypospolitej Polski, panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, za stworzenie nam życzliwości i wsparcia w bardzo trudnych nieraz dla konkursu godzinach. Radzi jesteśmy, że jest wśród nas pani Marianne Granwick, sternik Światowej Federacji Konkursów, która poniesie na wszystkie kontynenty wieść, co się zdarzyło w Poznaniu. Pragnę i podziękować Państwu, naszym wypróbowanym melomanom i przyjaciołom, za zrozumienie spontaniczności, melodyjności skrzypiec. Skrzypce bowiem, jak powiedział tutaj 5 lat temu, Sir Yehudi Menuhin, mają w sobie uczciwość celu. Nie możesz zdradzić, nie możesz oszukać. Możesz tylko tęsknić. I to chciałbym
powiedzieć w imieniu Państwa. Tęsknić do roku 2006, kiedy zabrzmi znów sygnał poloneza i jeszcze nie zginęła. Panie i Panowie, czas na nagrody, laury i wawrzyny. Jury 12. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego przyznało 3 nagrody trzecie ex aequo Hiroko Takahashi z Japonii. Bracha Malkin, Stany Zjednoczone. Ostatnią, trzecią nagrodę dostaje Gaik Kazazian z Armenii. Druga nagroda, ex aequo, Roman Simowicz, Jugosławia. Druga nagroda druga. Soo Jin Han z Korei.
I proszę Państwa, pierwsza nagroda, $25,000, dyplom i złoty medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Otrzymuje Alona Bajewa, Rosja. Używane często powiedzenie zwycięzca bierze wszystko jakże pasuje do tej sytuacji. 16-letnia Alona Bajewa oprócz nagrody głównej zdobyła też większość nagród pozaregulaminowych. Pierwsza zwyciężczyni konkursu wieniawskiego w XXI wieku nawiązuje zarówno talentem jak i wiekiem do pierwszej laureatki w XX stuleciu i w dziejach konkursu 16-letniej francuski Ginette Neveu. W ten sposób koło historii najstarszego na świecie międzynarodowego konkursu skrzypcowego w jakiejś mierze zamknęło się. 12. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego od 1952 roku związany z Poznaniem zasłużył na miano przełomowego, godnego nowego tysiąclecia i wyznaczającego drogowskazy dla tego typu przedsięwzięć w najwłaściwszym kierunku. Jednak nie występem Alony Bajewej zakończył się koncert laureatów. Po raz pierwszy w dziejach konkursów wieniawskiego finał finałowej gali należał bowiem nie tylko do laureatów. Ku zaskoczeniu widowni na estradę wkroczyli wraz z nimi jurorzy. Wszyscy z instrumentami. You're about to hear a performance of Rachmaninov vocalise played by all judges and candidates together. Za chwilę usłyszycie Państwo wokalizę Rachmaninowa w wykonaniu, we wspólnym wykonaniu jurorów i laureatów. I promise you it will not be perfect.
Obiecuję, że wykonanie to nie będzie doskonałe. But it will be human. It will be the right thing to do. Because we do need each other to live in this wonderful planet. Ale będzie to rzecz bardzo ludzka, będzie to rzecz na właściwym miejscu, ponieważ potrzebujemy siebie nawzajem, żyjąc na tej pięknej planecie.